W tym filmie opowiem Ci, jak obliczyć odległość między punktami na płaszczyźnie. Czyli mamy punkty w układzie współrzędnych, znamy ich współrzędne. No i pytanie jest, jaka jest odległość między nimi. I jak zobaczymy za chwilę, jest to właściwie zastosowanie twierdzenia Pitagorasa, więc może ja tutaj szybciutko przypomnę twierdzenie Pitagorasa. Więc mówi ono, że jeżeli mamy trójkąt prostokątny, to jest trójkąt prostokątny, no i standardowo przyprostokątne mają długość AB, a przeciwprostokątne ma długość C, no to twierdzenie Pitagorasa mówi, że kwadrat długości przeciwprostokątnej jest równy sumie kwadratów długości przyprostokątnych. No to jest twierdzenie Pitagorasa. I jak zobaczymy za chwilę, to jest podstawowe narzędzie, które stosujemy, aby obliczyć odległość między punktami na płaszczyźnie. No i zacznijmy od przykładu. Powiedzmy, że mamy dwa punkty. Jeden ma współrzędne 3 minus 3, a drugi punkt ma współrzędne 6 i 1. Zaznaczmy może je na płaszczyźnie, tutaj w układzie współrzędnych. Czyli nasz pierwszy punkt to jest 3 minus 3, tak? Raz, dwa, 3 minus 3 to jest tutaj. Czyli to jest punkt o współrzędnych 3 minus 3. No i drugi punkt o współrzędnych 6, 1. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 1. No i chcemy obliczyć odległość między nimi, czyli długość tego odcinka. No, interesuje nas długość tego odcinka. No dobrze, i teraz tak, no gdzie tu jest jakiś trójkąt prostokątny? No nie widzimy tu żadnego trójkąta, ale no, możemy go tutaj narysować. Jeżeli przez ten jeden punkt przeprowadzimy prostą poziomą, czyli równoległą do osi x, jeżeli przez drugi punkt przeprowadzimy prostą pionową, to widzimy, że powstanie nam trójkąt prostokątny. Tak, i teraz, dobrze, może ja narysuję ten trójkąt jeszcze raz tutaj, w powiększeniu. Czyli tak, czyli tutaj mamy punkt 1, może ten zielony, prawda, 3 minus 3. Tutaj mamy drugi punkt 6, 1. No i mamy nasz trójkąt prostokątny. Prawda? Tu jest trójkąt prostokątny. I interesuje nas długość, odległość między tymi punktami, czyli właśnie przeciwprostokątna. Czyli wobec tego co? No, czyli musimy obliczyć długość tego odcinka, może nazwijmy go delta y. Prawda? Długość tego odcinka delta x. No i jeżeli to nazwiemy d, no to mamy takie równanie, że d kwadrat, prawda? Twierdzenie Pitagorasa to jest delta x do kwadratu plus delta y do kwadratu. No dobrze, teraz co to jest delta x, co to jest delta y? No, delta y to jest różnica współrzędnych y, czyli w naszym przypadku tutaj delta y to jest 6 minus 3. Nie, przepraszam, nie 6, 1. No, to jest współrzędna y, to jest 1. Czyli 1 minus 3. Tak, to jest delta y, no i to jest 4. Natomiast delta x to jest różnica, prawda, długość. Czyli tu jest 6, prawda, tu jest współrzędna 6, tu jest 3, czyli 6 minus 3, czyli 3. Wobec tego d do kwadratu to jest 4 do kwadratu plus 3 do kwadratu, czyli to jest 16 plus 9, czyli 25. No i samo d, czyli ta odległość między tymi punktami, to jest pierwiastek z 25, czyli 5. No a zatem tutaj ta odległość wynosi 5. No to było 4 delta y, a to było 3. Czyli mamy trójkąt prostokątny 3, 4, 5. Może jeszcze jeden przykład. Powiedzmy teraz, że mamy punkty minus 2 i 5.
i 6 i minus 1. Narysujmy te punkty, czyli tak, minus 2 to jest raz, minus 2, raz, 2, 3, 4, 5. To jest punkt tutaj, minus 2, 5. Drugi punkt ma współrzędną 6, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6 i y minus 1. Tutaj, tak, tu jest punkt 6, minus 1. No i ponownie interesuje nas długość tego odcinka. No to jest D. Odległość między tymi punktami. No i tym razem, gdzie jest ten trójkąt prostokątny? Ano, tym razem no on jest położony w ten sposób. Tutaj wykreślamy prostą pionową. Tutaj prostą poziomą. I tu jest ten kąt prosty. No i tak, to jest długość tego odcinka, to jest delta y, a tym razem tego to jest delta x. Czyli tak, delta y to jest co? Od większego y, czyli od 5, muszę odjąć mniejszy, czyli minus 1 i to jest 6. Delta x to jest 6 minus minus 2, czyli 8. No i znowuż twierdzenie Pitagorasa mówi, że d kwadrat jest równe 6 do kwadratu plus 8 do kwadratu, czyli to jest 36 plus 64, czyli 100. Zatem D jest równe pierwiastek ze 100, czyli 10. No dobrze, no i teraz może podam ogólny wzór, który chyba już każdy będzie wiedział, skąd on się bierze. Mianowicie tak, powiedzmy, że mamy dwa punkty. Punkt o współrzędnych, współrzędne pierwszego punktu to jest x1, y1, dowolne współrzędne. I punkt, drugi punkt ma współrzędne x2 i y2, czyli to jest powiedzmy p1, punkt pierwszy ma takie współrzędne, a punkt p2 ma takie współrzędne. I wobec tego prawda, odcinek p1, P2, długość tego odcinka, no to co? To będzie pierwiastek, prawda? Czyli odległość między tymi punktami, czyli to jest może D też nazwijmy, to jest pierwiastek, no odcinek, tak? Odcinek to się jakoś tak oznacza i to jest, dwie kreski oznaczają długość, prawda? Czyli to jest, napiszmy długość odcinka P1, P2. Czyli co? Czyli mamy tak, delta x, czyli to jest delta x, czyli x2 minus x1 do kwadratu, czyli różnica współrzędnych do kwadratu, różnica współrzędnych x plus y2 minus y1 do kwadratu. I z tego pierwiastek to jest odległość. No i to, co jest tutaj, to jest odległość między punktami P1 i P2. I teraz w tych przykładach, prawda, tutaj ten delta x, delta y, to myśmy odejmowali, prawda, od większej współrzędnej mniejszą, ale tutaj tak naprawdę to jest nieistotne, dlatego że tu jest podnoszone to do kwadratu, prawda? Czyli czy tutaj odejmujemy, gdybyśmy tutaj odejmowali na przykład delta y, prawda, ważny jest tylko kwadrat delta y, czyli gdyby naszym pierwszym punktem, czyli tutaj odejmowaliśmy 6 delta y, czyli od 5 minus 1, ale moglibyśmy równie dobrze odejmować od minus 1, 5 i wtedy by wyszło minus 6. To by oczywiście, to nie ma znaczenia, dlatego to jest, że tu jest podniesione do kwadratu wobec tego, czy liczba, czy minus liczba podniesiona do kwadratu daje ten sam wynik.
No i wobec tego no, to jest nasza wzorna odległość pomiędzy punktami. No, mamy dwa punkty, znamy ich współrzędne, no i odległość to jest pierwiastek z sumy kwadratów różnic współrzędnych. Bierzemy współrzędne x, odejmujemy, podnosimy do kwadratu, bierzemy współrzędne y, odejmujemy, podnosimy do kwadratu, wszystko sumujemy i z tego wyciągamy pierwiastek kwadratowy.